wszystkich serdecznie na moim kanale i zapraszam Was na haul urodzinowy. Miałam niedawno urodziny, dostałam trochę rzeczy i stwierdziłam, że podzielę się Wami z tymi rzeczami, bo może szukacie jakiegoś prezentu dla kogoś bliskiego. Też bym chciała przypomnieć, że powoli, małymi kroczkami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wiem, że przed chwilą były wakacje, ale do grudnia zostały tylko 3 miesiące, nawet niecałe. Więc naprawdę warto zacząć się rozglądać, zapisywać, notować pomysły, żeby potem nie było, że wszystkie najfajniejsze rzeczy zostały wykupione. Więc mam nadzieję, że mój filmik jakoś Was tam zainspiruje. W każdym razie już nie przedłużam, tylko zaczynam. A zacznę od moich znajomych, właściwie moich i mojego męża, ale nieważne. A pierwszą rzeczą, jaką dostałam od nich, jest ta... Co to jest? Forma na tartę. Forma na tartę, jakby wyczuli moje preferencje, ponieważ można to wkładać do zmywarki. To jest bardzo ważne dla mnie, bo ja nie lubię myć ręcznie. I jest odporna na tłuczenia, a ja jestem niezdarna. Więc to jest mega, mega duży plus. Dodatkowo, o ile się nie mylę, tak, do 300 stopni Celsjusza można ją wkładać. Można ją wkładać też do zamrażarki do minus 20 stopni. I coś jeszcze? A i odporna na zarysowania. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. To jest firma Revol France Le Naturel. Chyba dobrze przeczytałam. Jeszcze nie wypróbowałam, jak widać, ale mam nadzieję, że wrócę do swojej pasji, którą była pieczenie i niedługo tu będzie coś pysznego. Kolejną rzeczą, jaką dostałam od naszych wspólnych znajomych, jest to książka Julie Child. Gotuj z Julią, niezbędne przepisy i porady mistrzyni kuchni. Ja Julię Child bardzo, bardzo lubię. Zapoznałam się z tą postacią dzięki filmowi i książce Julia i Julia. I mnie tak ta postać zafascynowała, że przeczytałam jej biografię. Nie pamiętam, jak ta biografia się nazywa. Jak sobie przypomnę, damy link na dole. I stwierdziłam, że chętnie bym się zaopatrzyła w jej inne książki, w szczególności książki kucharskie. To jest bardziej poradnik kucharski niż książka kucharska, bo on opowiada o tym, nie tylko opowiada o tym, jak przygotować takie proste, fajne przepisy, ale też jak uratować, jak coś nie wyjdzie, jak nie wyjdzie jakiś sos, jakieś ciasto, jak po prostu uratować nasze nieszczęsne wysiłki kulinarne. I ostatnią rzeczą od znajomych są te czekoladki. Moi znajomi jakimś cudem po prostu trafili w dziesiątkę, bo oni totalnie nie wiedzieli o tym, że ja tą firmę uwielbiam. To jest firma Carmello. Zawsze jak jadę do Krakowa, wstępuję do nich, do kawiarni na przepyszną, gorącą czekoladę, która nie jest droga, bo jak pamiętam, to jest 6-8 zł. Filiżanka spora, prawdziwa gęsta czekolada na gorąco, więc naprawdę polecam Wam zajrzeć w miarę sposobności. O ile się nie mylę, oni też mają w Warszawie stanowisko, gdzieś niedaleko Chmielnej, w Warszawie nigdy nie byłam. Planuję się wybrać i też czekoladki są ich przepyszne, więc też trafię nie w dziesiątkę, jeśli chodzi o prezenty. Teraz przejdę do rodziny, zacznę od brata i bratowej, a od nich dostałam tą książkę. Food Pharmacy, opowieść o jelitach i dobrych bakteriach zalecana wszystkim, którzy chcą trafić przez żołądek do zdrowego życia. Tej książki nie da się przedawkować. Nie będę próbowała czytać autorek, bo jestem w tym beznadziejna. Książka jest naprawdę przepięknie wydana. Naprawdę i ilustracje, i szata graficzna i tak dalej jest naprawdę przepiękna. Chociaż dla mnie w takich książkach to jest minus, ze względu na to, że ja w książkach o zdrowiu bardziej cenię sobie tekst niż właśnie takie kolorowe dodatki. Ale jak ktoś jest estetą, to jak najbardziej mu się to spodoba. Książka opowiada o tym, jak dzięki jedzeniu pozbyć się niektórych dolegliwości, jak się zdrowo żywić. Posiada też w sobie przepisy. Może jakiś znajdę. O, tutaj jest.
mleczny koktajl bananowy z jagodami i tym podobne przepisy tam można znaleźć. Jeszcze nie czytałam, jestem bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą, jaką dostałam na urodziny, są spodnie, które mam w tym momencie na sobie. Są to różowe spodnie z Bershki, rozmiar, ile się nie mylę, 38. Jak na początku je zobaczyłam, to tak sobie pomyślałam, kurczę, różowe. Chyba będą na mnie za małe. Ale jak je przymierzyłam, to stwierdziłam, dobra, damy im szansę. I naprawdę one są tak wygodne. Mimo, że one optycznie się wydawały małe, one się idealnie dopasowały do sylwetki, są bardzo wygodne, można w nich się najeść i nic nie uwiera. One też są z tej linii pusha, więc to jak fajnie w nich wygląda. Też do białych jakichś rzeczy stwierdziłam, że na razie będę tylko do takich nosić. No i co? No i tyle, jeśli chodzi o brata i bratową. Teraz trochę dalsza rodzina. I przyszywana, ale bardzo, bardzo kochana. Jest to siostra mojej bratowej z mężem. I oni mi kupili taką książkę. Historia małżeństwa. John and Lisa Berber. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam. I to jest jakby chyba poradnik małżeński. Ja jeszcze tego nie czytałam, nawet nie kartkowałam. Mogę wam przeczytać tył. Fragment właściwie tego, co jest z tyłu. Małżeństwo jest wieczne. To przymierze, które łączy jednego mężczyznę z jedną kobietą. Ten świat czyni obydwoje silniejszą, szlachetniejszą, bardziej dynamiczną ekspresją tego, do czego zostali stworzeni. Czują się lepiej razem niż osobno. Ja akurat takie rzeczy lubię, poradnikowe i tak dalej. Ma w sobie jeszcze płytę audio, więc mój mąż nie będzie miał wymówki, że nie ma czasu czytać, bo będzie mógł sobie puścić w samochodzie. Teraz jeśli chodzi o rodzinę, to przejdę do moich rodziców i od rodziców dostałam tą fantastyczną książkę. To jest historia Mademoiselle Loiseau, też autorki nie będę próbowała przeczytać. W szczególności, że to jest takie długie imię i nazwisko, że oszczędzę wam tego. I ta książka jest naprawdę przepięknie ilustrowana. Naprawdę. Ona była polecana w Elle albo Hard Bazaar, ale się nie mylę. I ta książka opowiada o przyjaźni między 12-13-letnią dziewczynką, a właśnie Mademoiselle Loiseau. Dziewczynka jest taką szarą myszką, niezauważaną przez nikogo, a Mademoiselle Loiseau, jak tutaj widać, to jest barwna, kolorowa postać, która jest bardzo ekspresyjna, która jest bardzo... słowo mi uciekło... ekstrawagancka. Mieszka w magicznym mieszkanku. Naprawdę. Ja uważam, że ta książka jak najbardziej dla dorosłych się nadaje. Na jakiś zimowy, pochmurny dzień z kocykiem, z kakałkiem. Warto się zanurzyć w takie klimaty. Kolejną rzeczą od rodziców, która jest dla mnie równie ekscytująca, jest ta kurteczka. Ona jest po prostu przecudna. Sposób, jaki ona jest wykonana. Naprawdę, coś mega, mega. Przód tak samo. Hafty. Hafty, koraliki. Coś przepięknego. I to z sieciówki. Sieciówka Bershka, rozmiar L. Naprawdę, jest przecudna. Kolejną rzeczą od rodziny, przyszywanej, bo od teściów, jest to marynarka. Marynarka firmy Pull&Bear, też Elka. Rękawek 3/4, ma złote guziczki, ma kieszenie, więc bardzo fajnie. Ma przyjemną podszewkę, taka atłasowa. Co mi się w niej podoba? Podoba mi się w niej to, że ona ma w sobie taką błyszczącą, srebrną nitkę, która sprawia taki... Mi się kojarzy ten połysk z takim mrozem, takim szronem. I tyle, no. Bardzo fajna rzecz po prostu. Kolejnymi rzeczami już od mojego męża, też książka. Książka się nazywa Pax, autorki Sary P.
Penny Parker, mam nadzieję, że to przeczytałam. Ta historia opowiada o chłopcu i lisie, o przyjaźni między nimi. Lis się nazywa Pax. I opowiada to o tym, jak oni zostali rozdzieleni przez wojnę i jak próbują się odnaleźć z powrotem, ponieważ żyć bez siebie nie mogą. Z tyłu jest napisana fascynująca opowieść o chłopcu i jego lisie lub lisie i jego chłopcu, o stracie i miłości, dzikiej przyrodzie i wolności oraz wojnie. Dynamiczna akcja, prawdziwe emocje, uniwersalne tematy czynią z niej nowoczesną klasykę na miarę małego księcia. I muszę powiedzieć, że to właśnie nie jest aż tak bardzo, bym powiedziała, książka dla dzieci. Takich, nie wiem, 6, 7, 8-letnich dzieci. Już bym powiedziała bardziej 12, 13. Ze względu na to, że to nie jest taka lekka, przyjemna opowieść jak Dzieci z Bullerbyn, albo Kubuś Puchatek, albo nawet ten Mały Książę, bo moim zdaniem Mały Książę jest raczej lekką literaturą. To natomiast naprawdę opowiada w dosyć łagodny sposób, ale jednak o tym, jak straszna jest wojna i o tym, ile trzeba mieć odwagi, ile trzeba się, że tak powiem, nawet nacierpieć, żeby odnaleźć tą drugą ukochaną osobę. Więc nawet ja czasami mam takie momenty w sobie, czytając to, że tak ja się boję, że on umrze albo coś i tak dalej, więc małym dzieciom nie kupowała, starszym tak właśnie 12-13 jak najbardziej, chociaż zdarzają się dojrzałe 6-7-latki, znam takie, które wydały radę z tą książką, ale to jest taki ryzyk-fizyk. Tak czy siak bardzo ją polecam, bo jest naprawdę bardzo ciekawa. Kolejną rzeczą od męża jest coś do jedzenia. Jest to Lotus Biscuit Crunch. I to jest, jak ktoś oglądał haul zakupowy z Czech i z Chorwacji, to wie, co to jest. To jest krem do smarowania na kanapki, chociaż ja to też wyjadam łyżeczką. Oporów nie mam. To jest o smaków ciasteczek korzennych, bardzo fajna sprawa. Te akurat mają w sobie takie chrupiące drobinki. Jeszcze nie próbowałam, ale niedługo się dobiorę do tego słoiczka. I przytyję się 5 kilo. Ale cóż, mąż kupił, trzeba zjeść, no nie? Jeszcze jedną rzeczą do jedzenia, którą mi kupił mąż, którą ja już zjadłam, ale powiem, co to było, był to baton typu sezamki z dodatkiem orzechów ziemnych, które można kupić w Tigerze. I mój mąż wie, że ja uwielbiam takie batony, więc zawsze kupuje mi jako prezent taki baton. Ja się na niego nie obrażam, bo za bardzo lubię jeść takie rzeczy. Kolejną rzeczą od niego z Yves Rocher jest moja ulubiona pomadka. Też taka, ja uwielbiam takie drobnostki, w sensie, że jest jeden jakby główny prezent, czy dwa główne prezenty i takie małe bibeloty do tego. Więc taka szmineczka jest fantastycznym bibelotem uzupełniającym główny prezent. I ja te pomadki uwielbiam, ze względu na to, że po pierwsze one są niedrogie, one chyba kosztują 6 zł czy coś takiego, ale pięknie pachną, super nawilżają i truskawka i malina mają w sobie jeszcze to, że one delikatnie barwią. Nie wiem, czy to widać, ale naprawdę, one tak delikatnie barwią, więc w zimę, kiedy ja non-stop potrzebuję nawilżenia dla ust, żeby mi skóra po prostu nie zeszła razem z tym mrozem, to ją używam non-stop i dzięki temu ja nie muszę używać dodatkowej szminki czy coś takiego, bo nie, ponieważ ona nadaje po prostu bardzo fajny, naturalny efekt takich właśnie soczystych, rumianych ust, takich całuśnych, naturalnych. Więc bardzo polecam. Kolejną rzeczą z Yves Rocher, którą mi kupił mój mąż, są moje ulubione perfumy. Moment de Bonheur. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, pewnie nie. To po polsku, o ile dobrze pamiętam, znaczy chwytać moment. Chyba tak. I też
też w moich ulubieńcach o nim mówiłam, tylko że o miniaturce, a mąż mi kupił pełny gabaryt, 50 ml, o ile się nie mylę. Tak, 50 ml. I zapach jest, naprawdę, mam teraz je na sobie. Jest, o, przepiękny, to jest taki pudrowo, kwiecisty, lekko męski zapach. Taki trochę ciężkawy. Dla mnie jest idealny. Kolejną rzeczą od mojego męża, myślę. O, chyba tylko to jest. No, to jest ostatnia rzecz. A to jest ten plecak. Nie, ja nie chodzę do szkoły, jestem osobą dorosłą. Wbrew pozorom. Ale ja po prostu lubię nosić plecaki. Zazwyczaj mam dwa plecaki i oba są czarne, oba są nieduże. Jeden większy, drugi trochę mniejszy. Jeden trochę większy, drugi trochę mniejszy. Nieważne. W każdym razie mój mąż, wiedząc, że ja lubię plecaki, napominałam coś, żeby mi się przydał jeszcze jeden plecak. W trochę jaśniejszych kolorach kupił mi taki. Kupił mi taki plecak. Tutaj ma kociaka z wąsami. Tu ma uszy kota. Ma wstawki takie, ale skórzane. Plecak pochodzi z Cropa. I możecie się śmiać, ale plecak naprawdę świetnie się sprawdza w podróży. Ja wcześniej wwoziłam torby, takie ala podróżne, na krótkie wyjazdy i po prostu targać to wszystko w ręku, to jest koszmar. Więc teraz na ostatnie dwa wyjazdy, 3-4 dniowe, wzięłam ten plecak i naprawdę sprawił się idealnie. Wszystko się w nim zmieściło. Ja też dużo rzeczy nie biorę. Tam zawsze biorę jedną albo dwie rzeczy ekstra, a tak to wszystko, co ja potrzebuję. Ma też kieszonkę na laptopa, więc bez problemu można go wziąć, więc to też jest ogromny plus. No kieszonka z przodu, kieszonka po bokach, naprawdę bardzo pomiesny. Polecam. Ostatnią rzeczą, jaką ja sama sobie tym razem sprawiłam, jest to szminka w płynie Bourjois Rouge Edition Velvet. Ja mam nadal jedną taką szminkę 07 Nudes i ona po prostu jest fenomenalna. Jak wyschnie, w ogóle nie zostawia śladów. Potrafię praktycznie wszystko przetrwać. Ściera się trochę od tłustego jedzenia, ale nie aż tak, żeby to się jakoś bardzo rzucało w oczy. Nie ściera się też od żelu do mycia twarzy. Dopiero tak porządnie może go zmyć jakiś tłusty olejek. A tak to kąpiel, nie kąpiel, szminka jest. Więc stwierdziłam, że zakupię sobie też drugą, tym razem numer 11, So Hub Pink. Mam nadzieję, że dobrze przeczytałam, wszystko umieszczę na dole. I ostatnia rzecz. Ostatnim prezentem, naprawdę niespodziewanym, ze względu na to, że to jest prezent od pacjentki mojego męża, która jak usłyszała, że zbliżają się moje urodziny, to się tak przejęła, że przyniosła prezent dla mnie. Prezent był w naprawdę bardzo fajnej torebce, do tego jeszcze pudełeczko, a w pudełeczku przez nią zrobiony ręcznie naszyjnik z... jak ten materiał się nazywa? Nie welur. Z... filc. O! Zrobiony z filcu. O, wypad. To jest, jak widać, przepiękne kwiatki. O ile się nie mylę, to są maki. Zapinane w ten sposób. Zaraz to odepnę. Mam nadzieję, że mi się uda. O, jest. O. To wygląda w ten sposób. I naprawdę są przepiękne i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli Pani mnie ogląda, naprawdę prezent mi się ogromnie podobał. I to jeśli chodzi o prezenty, będzie na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Ja już go chyba trzeci albo czwarty raz nagrywam. Więc naprawdę mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do jakichś prezentów, jakichś pomysłów. No i tyle, no kurczę, co wam tutaj mam dalej gadać, jejciu, no. Mam nadzieję, że będziecie mieli udany czas, że u was wszystko w porządku i do zobaczenia, pa, pa!